Ahoj Wilki Morskie, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Rizena 2. I jesteśmy na Takarigu i na chwilę tutaj przypłynęliśmy, żeby pogadać z Berberuchem o skarbie stalowo-brodego. No i to nas prowadzi do Caldery i do Garcii, więc no, nie pozostaje nam nic innego jak zebrać się i popłynąć właśnie na Calderę. Tylko teraz się właśnie zastanawiam, czy ja muszę zagadać znowu do Patty, czy mogę podejść po prostu do Patty? Jeszcze jedno. Jeszcze jedno? W statku krąży plotka, że Harlock pojawił się gdzieś na południowych wodach. Harlock? Tak nazywał się kucharz w twierdzy wulkanicznej. To był kucharz na statku mojego ojca. To musi być on. O! Wiedziałeś, że był na Farandze i nic nie powiedziałeś? Ukończono misję pogłoski? What? Nie wpadłem na to. To takie ważne? Tak! Harlock ukradł dziennik mojego ojca. Za to się chyba nie wiesza. Dziennik wskazuje drogę do skarbu. Mam tutaj wyrwaną z niego stronę. Co na niej jest? Jakaś zagadka. To chyba instrukcja, jak uniknąć zastawionej przez niego pułapki. Znowu? Spójrz. Może tobie uda się ją rozgryźć. Druga strona z dziennika otrzymano. Dobra, co to? Jasne. Kiedy robi się ciekawie, to wtedy nadchodzi moja kolej, no właśnie. Rozumiem. Jeśli coś pójdzie nie tak, to będzie moja kolej. Chciałeś mi pomóc. Jeśli twoim zdaniem nie staniesz na wysokości zadania... Dobra, dobra, daj mi spojrzeć. Harlock nie mógł zajść za daleko bez tej strony. Mój ojciec na pewno zostawił więcej podpowiedzi. Więcej stron. Właśnie zdałam sobie sprawę, gdzie teraz powinniśmy szukać. O? Gdzie? Ukradłam jego klucz. Nie wiedziałam, co z nim zrobić, ale to chyba on otwiera jego skrzynię na Takarigui. Czyli jesteś tu? Pewna? Masz jakiś lepszy pomysł? Po prostu weź klucz. Okej. Zgubione strony dziennika. Co dokładnie znajdę na Takarigui? Gdybym wiedziała, nie musiałbyś szukać. Znajdź skrzynię i zobacz, co jest w środku. No dobra, tylko gdzie tej skrzyni lepiej szukać? Lepiej, żeby coś tam było. Gdzie twój ojciec trzymał skrzynię? W dużym domu na nabrzeżu, po schodach i na lewo. Drzwi po lewej stronie, drugi pokój. Jeśli zapomnisz, to jego imię widnieje na drzwiach. To ułatwi sprawę. Czekaj, co? Mamy jakieś wieści o Harlocku? Nie siedział bezczynnie. Dostał nową pracę. Podobną u kapitana Garcii. Znajdź Garcię, a znajdziesz Harlocka. Mam nadzieję. Po co nam ta skrzynia? To nie były tylko zapiski jego myśli. To droga do miejsca, gdzie schował swój skarb. Na brakujących stronach widnieje, co mamy zrobić, jak tam dotrzemy. Ale wciąż musimy tam dotrzeć. Brzmi jak twój ojciec. No dobra, to chodź za mną. Chodź ze mną. Świetnie. Chodź ze mną, a możemy resztę też wziąć, czy nie? Dziwne uczucie. Co przez to rozumiesz? Jestem dezerterem, a znajduję się na statku Inkwizycji. Już się rozmyśliłeś? Wręcz przeciwnie. Nie, dużo czasu minie, zanim wrócę do wojska. Zaczynasz się nakręcać. Ale myślisz o powrocie. Jeśli mnie przyjmą. Nie ma dla mnie przyszłości, jeśli nie zabijemy Mary, to pewne. Plan się po... Tak, trwa załadunek na statek. Chodź ze mną, o właśnie. Musisz iść ze mną. Masz już wystarczająco dużo, o, kumpli. Nie, tylko i wyłącznie jedną. Okej, dobra. No to w takim razie, jak wygląda sprawa tutaj właśnie na, nie na wyspa skarbów? Muszę pomóc Patty znaleźć skarb ojca. To nie, śladem Garcii. Artefakt ukrył artefakt w skarbie Garcii, muszę go znaleźć. Berbeluch na Takarigui może wiedzieć, gdzie jest amulet stalowo-brodego. Czekaj. Zagubione notatki. Skrzynia stalowo-brodego na Takarigui będzie zawierać więcej wskazówek, jak muszę ją odnaleźć, ale gdzie ona jest? Dotyczą miejsca ukrycia skarbu. Musimy znaleźć, żeby nie wpaść w którąś z jego pułapek. No kurde, pytanie w takim razie, gdzie to jest? Skrzynia stalowo-brodego. Czekajcie, chcecie mi powiedzieć, że tutaj? Ty, no bez kitu, to wygląda jakby to było tutaj. A, tam jest jakaś skrzynia, ale to nie, to taką, którą wcześniej otworzyłem. Tutaj nie było żadnego...
Jest skrzynia Stalowobrodego, no kurde. Faktiko. Zapasy żywności i perła, to czemu ja tego wcześniej nie wziąłem? I jest skrzynia Stalowobrodego, faktycznie. Czwarta notatka z dziennika. I 500 złota. Proszę bardzo. Kolejną stronę znalazłem. Kolejną stronę z dziennika twojego ojca. Wiedziałam. Nie mówiłam ci? Nie ekscytuj się za bardzo. Dlaczego? Pokaż. A, to chyba ostatnia z serii czterech stron. Brakuje nam jeszcze dwóch do mapy skarbów. Zawsze lepiej niż trzech. Zostawił wskazówki, gdzie możemy znaleźć kolejne. Pisze o Nesirze, tym starym pijaku. Ruiny pierwszej świątyni? A, jasne. Nie oszuka własnej córki. No kim jest Nesir? Kim jest ten Nesir? Byli kompanami do kieliszka na Antigui. Pewnie teraz już nie żyje. Miejmy nadzieję, że tak nie jest. Może być tylko w jednym miejscu. W portowej tawernie na Antigui. Dobry plan. Co miał na myśli twój ojciec, mówiąc ruiny pierwszej świątyni? Pewnie mówił o starej zniszczonej świątyni Indian. Jest blisko jego grobu. Dawno temu powiedział mi o niej na wybrzeżu Ostrzy. Mówił, że wybrał się na akcję, ale chyba po prostu chciał tam być. Narysuję ci mapę. O, właśnie. Skarb w ruinach pierwszej świątyni. Dobrze. Pokażmy to. Skarb... artefakt Stalowobrodego. To nie... Gdzie to jest? Kucharz marnotrawny. Ruiny świątyni. Pokażmy. Powrót na statek. Wybrzeże Ostrzy. No to my tam byliśmy. No to z racji tego, że już tam byliśmy i wiemy co i jak, to wydaje mi się, że warto by było po prostu wypłynąć i wrócić na wybrzeże Ostrzy. Najpierw załatwić miejscówki, w których już byliśmy, a dopiero później gdzieś odnajdywać nowe, nie? Dobra, płyniemy. Pora wytyczyć nowy kurs. Tak jest, kapitan. I lecimy na wybrzeże Ostrzy. Cyk. No, a ja skorzystam oczywiście z okazji, co by podziękować za wszystkie łapy w górę i komentarze pod poprzednim odcinkiem. Dzięki za zostawienie swojej obecności. No i zostawcie również ją pod dzisiejszym odcinkiem, jak i również ocenę filmu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my lecimy na wybrzeże Ostrzy i do... świątyni, w której tak naprawdę byliśmy. Wchodziliśmy tam razem ze Stalowobrodym właśnie i z Patty. Tylko, że ja nie wiem czasem, czy to... O, a skąd się wzięły tu kraby znowu? Ja nie wiem, czy tam nie było chyba tych takich dziur, w które mogą wejść tylko i wyłącznie małpy. Głupio by było, jakbym był zmuszony nauczyć się tresowania małp. Jakąś złapać w zasadzie, albo kupić. Prawda? Czyli dokąd mam iść? Ach, nic nie pamiętasz? Ruiny świątyni, zakopane strony. Brzmi znajomo? Yep. Dałam ci mapę. No popatrz. A, chyba, że są zakopane, dobra. Chodź za... Tak. No chodź. Czy możemy tu jakoś zejść? Łódka. Popłyń na brzeg. Nie jesteś sam. To już tak nie działa fajnie. Okej. Wydawać by się mogło, że artefakt taki fajny, ale jednak nie taki fajny. Ej, widzę, że tutaj kurde się zrespiły te mopki. Nie jesteś sam. Zrespiły mi się tu mopki. Nie myśl sobie, bardzo że ci tyłka tylko dlatego, że jestem kobietą. Bo ja tu chyba chodziłem. Tak mi się wydaje. Więc nie powinno tutaj być wyboków. Chyba. Oho. Już niedaleko. Dalej, weźmy się za to. I cyk. I
ulicy. Super. Szpon i zęby, a tu jest chyba właśnie ta strona. Bo wcześniej tego tutaj oczywiście nie było, nie? Takiego wielkiego X-a. Najlepsze jest to, że na mapach nie ma X-ów, tak? Na mapach stalowo-rowego, tylko że kurde daje jakieś wskazówki. A na ziemi zostawiają X-y. Takie wyszprejowane. Żaden się nie zorientuje, że dzisiaj jest taki. Okej. I co my tu mamy? Nachował tych skarbów. Grog, trzecia strona i 300 złota. Zwykle muszę gonić za nim. Super, mamy to. Znalazłem kolejną stronę z dziennika w ruinach świątyni. Wiedziałam. Co tam jest? Kolejna wskazówka, jak ominąć pułapkę. To już coś, tak sądzę. Tak, może to pomoże. No dobra, no to w takim razie wroty na statek. Ja wiem, czy ewentualnie tylko sprawdził faktycznie te strony. Czekajcie, to chyba będzie pod łupem. Trzecia, druga strona z dziennika. Paszcza ziemi jest zabójcza. Przetrwają tylko ci, którzy wybiorą właściwą ścieżkę. GS2x4. Do klucza. Na południe od totemu, na północ od podwójnej plamy. Dobra, i tak będziemy musieli najpierw znaleźć miejsce, w którym ten skarb jest i w którym ewentualne niebezpieczeństwa są, tak? Żeby to ominąć. Więc na razie nam to jest niepotrzebne, tym bardziej, że jeszcze potrzebujemy znaleźć czwartą stronę właśnie tych zapisków. A to potrzebne nam jest na statek. A to zrobimy wtedy, kiedy dopłyniemy na kalderę. Wytyczyć nowy kurs. Tak jest, kapitanie. I czy my możemy do kaldery? Jasne. Bo kurde, zaczyna się robić ciemno. Mogę się gdzieś przekimać. Tak, chcę pominąć film, no bez przesady. Odpływający statek będę widział teraz co chwilę. Nie z Ikaldera. Czy możemy wziąć Patty? Chodź ze mną. Siebie. I Garcia nam jest potrzebny. A tutaj coś możemy wziąć? Mapę nie. I Garcia nam jest potrzebny. Strasznie nieprzyjemna jest ta wyspa. Przynajmniej tak wygląda. Bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Kolejny pirat. Więcej niż jeden w tak krótkim czasie to stanowczo za dużo. Oj, bez przesady. Czemu? Kogo widziałeś? Faceta imieniem Garcia. Przypłynął tu parę dni temu. Mówił, że ma ważną wiadomość dla Wysokiej Rady. Zachowywał się jak szlachcic, ale wyczułem, że jest zwykłym oprychem. Gdzie teraz jest? Nie wiem. Wypłynął kilka dni temu. Ach. Może zapytaj Carlosa. Jak brzmiała wiadomość? Nie powiedział. Do rąk własnych Wysokiej Rady. Mówił, że to bardzo ważna wiadomość od samej Mary. No dobra. No to czyli komendanta. Musimy zagadać. O, znowu te diabeły. Znowu te diabeły. Nienawidzę tego. I bajando. Dobra, tej rozgwiazdy pewnie nie możemy i tak wziąć, nie? No i tutaj został nam jeszcze, a w zasadzie pojawił się, jakiś krab. Wielki krab. Obrzydliwe, tylko byś obrzydliwe i obrzydliwe, kurde. No cóż, taka robota. Piracka. Coś tu jest jeszcze? Coś się pojawiło? Nie. Jakieś pojedyncze sztuki wróciły pomiędzy aktami. Tutaj nie mamy jakiegoś takiego bezpośredniego rozdzielenia aktów, tak jak to było właśnie w Gothiku. Czy chyba w Risenie 1. Przynajmniej nie zauważyłem, żeby tutaj wyświetlały się takie. Tylko wszystko idzie ciągiem.
Mam nadzieję, że ogólnie mnie nie zamkną teraz w sumie. Ramię, broń! Juan? Chyba ty, nie ja. Severin. Spocznij! Ćwiczmy, to nie. Szykuj się! No to idziemy tutaj. Carlos! I co? Znalazłeś je? Nawet więcej. Znalazłem broń, której szukał Stalowobrody. Stalowobrody nie żyje. Powiedział, że to jeden z czterech artefaktów. Połączone są w stanie zabić nawet Marę. Jesteś w większym niebezpieczeństwie niż myślisz. Dlaczego? Wysoka Rada ma zamiar wejść w układ z Marą. Jaki traktat? Traktat pokojowy. Wszystkie magiczne artefakty muszą zostać złożone na jej ręce. W zamian obiecuje nam bezpieczną przeprawę do Arborei. I ci głupcy w to wierzą. No właśnie, Sebastiano ma rozkaz zabrać ci artefakt. Już próbował. Spodziewałem się tego, widząc na jakim statku przypłynąłeś. Może oszczędź mi szczegółów, jak go zdobyłeś. Interesują mnie cele, nie środki. Jak to się mogło stać? W Radzie zasiada 5 osób, ale tylko 2 podejmują decyzje. Morregato z cechów kupieckich i komendant Corrientes z protektorów. Corrientesa nie ma, więc teraz Morregato jest szefem cyrku. Kiedy przyjechał wysłannik Mary, to on chciał go powitać. Sam. Jaki wysłannik? Garcia, kapitan piratów. On i jego ludzie sprzymierzyli się z Marą. Piraci wpływający do portu pod pokojową flagą. Widziałem już wszystko. Gdzie Corrientes? Na wyprawie do Arborei. Wyjechał zaraz po tobie. Co z tym Morregato? Czego on chce? Czego chce każdy bogaty i wpływowy człowiek? Więcej bogactwa i wpływu. Niestety tak. Zrobi wszystko, by zdobyć to, czego chce dla siebie i swojego cechu. Muszę znaleźć Garcię. Po co? Ma jeden z 4 magicznych artefaktów. Po negocjacjach, zanim odpłynął, odwiedził Kalderę. Kto wie, gdzie teraz jest. Może w Kalderze znajdziesz jakieś wskazówki. A więc Kaldera. Powinieneś zacząć od Morregata. Na pewno jest jakiś związek między nim a Garcją. Strażnik otworzy bramę. Dopilnuje tego. Zabezpieczcie tyły. No ale czekaj, jeszcze co wiemy o Marze? Co wiemy o Marze? Mara jest rządzącą oceanami władczynią Tytanów. Ale to najwyraźniej jej nie wystarcza. Chce rządzić wszystkim. Jej potwory atakują nas, odkąd się tu pojawiliśmy. Coś mi mówi, że nie chce, byście osiedlili się w Nowym Świecie. Jest w tym jedna pozytywna rzecz. Gdy ona nas atakowała, Tytani Wody zniknęli. Ale teraz... teraz jest Kraken. No właśnie. To jeden z Tytanów? Z tego co wiem, to nie. Może to kolejne pradawne stworzenie z czasów władców Tytanów. Jest odporne na ogień armatni. Potrzebujemy magicznej broni, żeby zabić bestię. A co z Ursegorem? Ursegor. Ciekawe, co by się stało, gdybyś nie uwolnił go na Farandze. Może Ismael przejąłby nad nami kontrolę. Może właśnie to zniszczyło stare Imperium. Nic z tym teraz nie zrobimy. Chociaż pomyślałem to samo. Owszem, ale póki co... musimy skierować naszą uwagę na Marę. No ona jest bezpośrednim A Ismael, zagrożeniem. Co o nim wiesz? Niewiele. Podobno on i Ursegor zmarnowali stare Imperium. Nieważne, który władca Tytanów wygra. Jeśli zaatakują Kalderę, to będzie nasz koniec. Nawet magiczne kryształy w opactwie nam nie pomogą. No dobra, to czyli mamy w takim razie kolejną... podążaj śladem Garcii. Pokaż mi to. Nie posiadasz mapy tego obszaru. Aha. No bo rozumiem, że to jest na Kalderze, nie? Morregato rozmawiał z Garcją. Ostatni raz widziany na Kalderze. No i my jesteśmy na Kalderze, prawda? To jest Kaldera. Siedziba Wysokiej Rady, kwatera główna inkwizycji mieści w kryształowej twierdzy. Tylko gdzie jest wejście jakby głębiej w Kalderę? Szykuj się! Chyba ty, nie... To. Ciekawe. Czekajcie, w zasadzie śpi do południa? Do rana chyba chciałem. No ale dobra. Na ramię, broń!
I bardzo chętnie bym się dowiedział, kurde, gdzie tutaj iść faktycznie dalej, bo nie posiadamy mapy tego obszaru. Ale tu był chyba jakiś jeden gość, który pilnował... O, właśnie! Ty pilnowałeś bramy. Na rozkaz Carlosa otworzyć bramę. Doskonale! Cześć! No proszę. I faktycznie jest tu miasto. Typowe. Pozbędziesz się jednego pirata, a pojawia ty, się następny. Ty, znam cię, a przynajmniej z twarzy. Zaraz, zaraz. Czy ja cię skądś znam? Nie wiem. A znasz? Tak. Byłem twoim dostawcą rumu. Nie pamiętasz? Chyba cię wyrzucili. No cóż... Co za dranie. Jeśli mógłbym jakoś pomóc, szepnij tylko słówko. Czy wiesz, jak mogę dostać się do Wysokiej Rady? Tędy. Ale to nie pomoże. Nie wpuszczą cię. To mój problem. Wiesz, gdzie jest dom Mauregata? Za mostem. Pierwszy po lewej. Nie możesz nie trafić. Okej, dzięki. Jakoś tam pomogłeś zawsze, nie? Sprawy zabrnęły za daleko przez magów. Rada dobrze zrobiła, wypędzając ich z kaldery. Oby tu nie wrócił. Mamy już tą mapę? Kurde, nadal nie posiadam. Kryształowe opactwo nie będzie nas wiecznie chronić. Mówią, że wkrótce popłyniemy na Arborę. To trzymają słowa. A tam wybuchnie kolejna wojna. Wysoka Rada wybierze pokój i skończą się wszystkie problemy. Dobra, pogadajmy najpierw pokój? Z tym gościem. Co to? Kampel. Czyżby Imperium zesłało nam kolejnego uchodźcę? Jeśli szukasz pracy, mam parę skrzyń, które trzeba przenieść. Wyglądam jak uchodźca? A, jesteś piratem. Nie pierwszym, który tu przychodzi. Są jeszcze inni piraci? Słyszałeś o kapitanie Garcia? Był tutaj. A więc Mauregato włączył go do Wysokiej Rady. I? I nic. Polityka. Nie moja sprawa. To zadanie Wysokiej Rady. Moje polega na noszeniu skrzyni. No dobra, a mogę cię okraść? Teraz jeszcze nie dam rady nie da rady. Chociaż 55... Nie wiem, czy mamy 50 czy 55 możliwe z tym pierścionkiem. Co jest w tych skrzyniach? Wy, piraci. Nic wartego ukradzenia. Przede wszystkim cukier. Z Takaragui. Śledzenie tego, co przychodzi, to dopiero utrapienie. Jak mogą wysyłać nam złą liczbę skrzyń? To takie trudne? Jeśli znajdę kiedyś tego kretyna na Takaragui, wsadzę mu to jego liczydło w dupę. No, ktoś tam kradnie im ten cukier. Kto jest teraz członkiem Wysokiej Rady? Z choinki się urwałeś? Jest 5 członków. Na czele stoi uczony Custodio. Dla rolników jest Puko, wcale nie najbystrzejszy. Godin, rzemieślnik. I komendant Corrientes. Mauregato dla nas, kupców. To on naprawdę rządzi, więc się strzeż, piracie. I Rada podejmuje wszystkie decyzje? Właśnie tak to działa, marynarzu. Nie zadawaj pytań. Okej, okay, nie będę starał się ciebie, gościu, okraść. Czekajcie, biegłości. No niestety, mogę mieć maksymalnie... Czekajcie, atrybuty, inwentarz, ekwipunek. O, właśnie. Weźmy sobie od razu pierścień złodzieja, bo tu może będziemy mogli coś ukraść. To nasza jedyna nadzieja. Ale niestety mamy 50, a nie 55 złodziejstwa, więc go nie okradniemy. Dupcia. Czego tu szukasz? To dom Mauregata? Być może, ale nie wyglądasz na kogoś, z kim chciałbym rozmawiać. Jeżeli twojego imienia nie ma na liście, nie uda ci się wejść. To ma być niespodzianka. Pan nie lubi niespodzianek. Gdybym mógł z nim przez chwilę porozmawiać. Nie wyglądasz jak normalni goście. Co znaczy nie wyglądasz? Jeśli chcesz sprawiać kłopoty, dostaniesz za swoje. Już teraz jest z tobą nie najlepiej. Nie mam teraz czasu. A to co, mogę wejść czy nie? Mogę, okej. Tak? Chcę się widzieć z Mauregatem. Kogo zaanonsować? Nie ma potrzeby. Sam znajdę drogę. W takim razie proszę iść na górę. Okej, okay, a mogę iść na boki? Szukasz czegoś? Klucz, kwit, kielich. No, fajne rzeczy tu są. Jeśli coś zginie, będę wiedział, że to ty. Fajne, fajne rzeczy tu są. Grog, skrzynia do otwarcia, akurat na 50. Czemu wszyscy na mnie patrzą? Dobra, później spróbujemy coś ukraść, bo tam fajnych rzeczy trochę jest.
Ja widzę, że tak będą za mną teraz łazić, tak? Tu są zamknięte drzwi. Bardzo możliwe, że będzie do tego potrzebny ten klucz, który jest w tym bocznym przejściu. Okej, okay, ogarnęli kuwetę, że ja... żeby mnie nie śledzili. I co, kurde? Kluczyk. Kwit. Srebrny kierych, lichtarz. To oczywiście będzie ładnie do karafka. I srebrny kielich. Co ty tu knujesz? A, nieważne, nie interesuj się. Zauważę, jeśli coś zginie. Aha, i teraz wy znowu mnie będziecie tutaj, kurde, próbować... No chodźcie tutaj, ja was... ale was zrobię na szaro. Patrzcie teraz. Patty, przesuń się! Jabłko moje, ser mój. Pani Hermina, nie moja. Wódz Agabudu był uważany za okrutnego zdobywcę. Wystawiał na widok publiczny głowy wrogów w rytualnym miejscu wioski. Jego czaszka ma podobno magiczne właściwości. Oho, artefakt. Marakajowie mają ją od kilkunastu pokoleń. Cudownie. No i teraz pytanie, czy jak ja za to się zabiorę... Dobra, spokojnie. Dobra, czyli te dwa, cofnąć się i te dwa. Ok. Nie ma nic ciekawego. Nie ma nic ciekawego. No dobra, porozmawiamy z panią Herminą. Ukradnij klucz. Coś tu ładnie pachnie. Dziękuję. Mam nadzieję, że to poprawi humor mojemu mężowi. Ja też. Klucz Mauregata otrzymano. Pytanie do czego? Może od tej skrzyni? Nie. Dobra, mam nadzieję, że za mną nie będzie łaził teraz. Okej, okay, sprawdźmy, co tutaj mamy. Skrzynia na 90. Ciężko, ciężko. Jest i sygnet. A cóż to jest za sygnet? Czy to jest sygnet, którym możemy założyć? Nie. To jest pewnie jako łup. Czaszka, misa, bożek. Klucz do domu, w którym mieszka Mauregato. Jakiś sygnet udało nam się znaleźć. Ale nic więcej tutaj nie znajdę. Spadaj stąd! Jezus Maria, no co mnie tak, kurde... Co ty tu knujesz? Ja tylko wszedłem pogadać, no Jezus Maria, dobra. Wracać na miejsce, back to your station. Dzień dobry. Masz tu coś tutaj, żebym zajumał? Masz liczy tu, o Boże, ale masz słabą, kurde, fryzurę. Nie Spati, gdzie Spati? Tu. Tak? Czego chcesz? Ja w sprawie Garcia. No i? Gdzie on jest? Gdzie? To chyba nie twoja sprawa, chłopcze. Nie? Przyjechał tu w interesach. Tyle mogę ci powiedzieć. Mm-hmm. Naciesz się tą wiadomością, znikaj stąd i nie przeszkadzaj mi. Oj, kolego, już się nie porubimy. Nie mam czasu dla kogoś takiego jak ty. Mauregato. Cóż to za zadanie, Mauregato? Slayna to nie... Porozmawiam, do niczego nie doprowadziła. Muszę popytać w mieście. Nadal nie mamy mapy tego obszaru, kurczę. Muszę znaleźć albo jakąś mapę skarbów. Jak spotkanie? Do dupy. Fajnie. Fajnie. To spotkanie, fajnie. Inkwizycja rekrutuje. Potrzebują odważnych mężczyzn. Nie teraz. Nie dla ciebie. Nie nadawałbym się. Masz chorobę? Zaraz, ja cię znam. To ciebie wyrzucili.
No. Plotki szybko się rozchodzą. O co chodziło? Zachowanie niegodne oficera? Wdałem się w zbyt wiele bujek z idiotami. Tutaj nikt nie będzie sprawiał kłopotów. Na czym polega twoja praca? Rekrutowanie nowych ludzi. Możesz mi pomóc, jeśli jesteś po naszej stronie. Oczywiście, naprawdę, że tak. Naprawdę myślisz, że się do tego nadaje? To raz był w Inkwizycji, zawsze w niej zostanie. To zakorzeniona. Co my zrobili? Jeśli nie dla samej lojalności, możesz zrobić to dla złota. Komendant wypłaca nagrodę za każdego nowego rekruta. Podzielę się z tobą. Co mam robić? Co mam zrobić? Niestety, bramka została zakazana, więc musimy stosować bardziej wyszukane metody. Jak tylko zobaczysz potencjalnego rekruta, natychmiast go zagadaj. O, to ten jeden z tyłu tutaj gadał. Jeśli trzech mężczyzn by do nas dołączyli, to pogadamy. Okej, okay, a kobiety? A kobiety? W Inkwizycji? Piłeś coś dzisiaj? Czemu? Tak tylko pytam. Oby tylko nie dowiedział się o tym komendant. Ma dość konserwatywne poglądy. Jakich rekrutów potrzebujecie? Żadnej hołoty, żadnych służących i tym podobnych. Raczej normalni mieszkańcy i pracownicy. Dobra. Zrozumiałem. Pomogę ci. Wspaniale! Zwerbuj trzech rekrutów, a dostaniesz nagrodę. Masz chorobę morską. Nie umiesz strzelać prosto z muszkietu. Może będziesz moim celem podczas treningu? Zostań lepiej przy rolnictwie. Jeszcze. Czekaj, gdzie. Mógłbyś przysłużyć się Inkwizycji. Patrzcie, chcę tak dołączyć. Myślisz? Myślałem, żeby do niej dołączyć. Więc dlaczego nie dołączyłeś? No cóż, czy to się podoba kobietom? Widzę, że masz szlachetne intencje. Wszyscy w mieście liczą na to, że Inkwizycja zapewni bezpieczeństwo. A kobiety będą i do ciebie walić. Mi, kobiety po prostu kochają mundur, więc... Dobra, gdzie mam podpisać? Dołącz do Inkwizycji. Jesteś członkiem Inkwizycji? Naprawdę? No cóż, kiedyś byłem. No i co? Jak było? Musisz popracować nad umiejętnością przekonywania, stary. Dobra. Hej, nie odchodź. Dobra, to wal się. Pracuję chociaż pod przykryciem. Naprawdę? Zajmują się czymś takim? A ja myślałem, że są nudni. Myślisz, że nadałbym się? Oczywiście. Musiałbyś ciężko pracować, ale tak. Mogę to robić. Chcę być szpiegiem. No. Ciszej. Poszukaj Lopeza. Zgłaszam się do służby. Doskonale. Imię? I już mamy El dwóch. Fidelo. Proszę bardzo. Ty wiesz, jak szybko był kupasz? Jeszcze zobaczymy. El Fidelo. Dobra, słuchajcie, no to będziemy zwiedzać kalderę jeszcze następnym razem. Także, dzisiaj ja wam dziękuję bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się codziennie na kanale po 16:00. Wyczekujcie odcinka. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.